Wprowadzenie nowej linii na osiedlu Radogoszcz to efekt trwających w całym mieście konsultacji społecznych. Mieszkańcy Radogoszcza postulują o połączenie wschodniej i zachodniej części osiedla od lat 80. Mieszkaniec ulicy 11 listopada, którego dziecko uczęszcza do szkoły podstawowej albo gimnazjum numer 16 na ulicy Syrenki, to taki gimnazjalista ma do przejścia jakieś 2 kilometry. Ten problem dotyczy też pacjentów przychodni zdrowia na Nastrojowej czy możliwości dotarcia do posterunku policji. Połączymy dwie linie autobusowe, linia 89 i linia 84 przez 84A. Stworzymy jedną linię, ale kursującą zdecydowanie częściej, co mniej więcej 20-25 minut. Autobus zapewni dojazd na Żabieniec i Teofilów, ale także na drugą stronę osiedla. Nowa linia pojedzie 11 listopada Okulickiego z Gierską i Świtezianki. Autobus nie będzie miał krańcówki. Będzie bez dłuższego postoju zawracał wokół osiedla i z tego powodu musimy pojechać ulicą Nastrojową. To rozwiązanie nie podoba się z kolei mieszkańcom ulicy Nastrojowej, dlatego nowa linia będzie uruchomiona testowo na 3 miesiące. Część przystanków, które można było umiejscowić na chodnikach, będą postawione w sposób taki, żeby po tym okresie przejściowym, po tym okresie pilotażowym można było je dowolnie przestawić, przemieścić. Autobus będzie kursował od 8 sierpnia przez 3 miesiące. O jego losach zdecydują dalsze konsultacje społeczne.